próby pójść do studia, albo powiedzieć, o taki basi, takie pianinko. I jeżeli tekst brzmi jak wiersz, to dla mnie to jest to. Tak, ta płyta to jest w ogóle miłość, płonąca miłość do wszelkich rzeczy i osób, które w moim życiu egzystują. To, że ja lubię gotować i śpiewać w jednym czasie na przykład, a kiedyś się tego wstydziłam, bo za dużo. Tak teraz uważam, że to jestem ja. No ale to jest moje konto, mój dzień. Ja tak żyję teraz i nie mogę się ukrywać tylko dlatego, że ktoś ma inaczej. Oj, to mnie tak wzrusza, daj spokój. Dziś moją gościnią jest ta, która płonie z miłości, a swoją muzyką rozpala serca i skłania do refleksji poetyckimi tekstami. Paula Roma. Jakie piękne wejście, dzień dobry, cześć. Ta, co płonie z miłości. Płonie i to widać. Dziękuję bardzo. Faktycznie ten tytuł chyba nie jest przypadkowy. Mhm. Zaraz do niego wrócimy, ale w ogóle muszę o tym powiedzieć, bo zdałem sobie sprawę, że spotykamy się w ważnych momentach życia i twojego, i mojego, ale myślę, że dzisiaj to ty jesteś bohaterką i myślę, że to z twojego punktu widzenia i spotykamy się w tych ważnych momentach, bo spotkaliśmy się w 2020 roku, w czerwcu, kiedy wydałaś swój pierwszy singiel Nie do powiedzenia. Dzisiaj spotykamy się, bo za chwilę wydasz swoją płytę i drugą płytę i zostaniesz mamą. Więc tak naprawdę zawsze spotykamy się w tych ważnych momentach. Aż ciekawe, co będzie wtedy, kiedy spotkamy się następnym razem. Paula Wierzus bije bank Fryderyków na przykład. O matko. Czego ci oczywiście życzę. Bardzo dziękuję. Tak. Przyjmuję to i manifestuję i bardzo lubię takie życzenia. Faktycznie spotykamy się w takich właśnie dla mnie najważniejszych, przełomowych życiowych momentach i lubię te spotkania, więc super. No ja też się bardzo zawsze na nie cieszę i dzisiaj, kiedy wstałem rano, pomyślałem, że widzę się z Paulą i pomyślałem, że mamy mało czasu, żeby porozmawiać, ale wiedziałem, że tych pytań byłoby znacznie więcej, więc myślę, że bardzo ten dzień miło. Moglibyśmy spędzić wspólnie i naprawdę rozmawiać. Ale właściwie chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo pamiętam naszą rozmowę, to były też moje początki trochę w rozmowach. Chyba twój wywiad to jest jeden z pierwszych 10 wywiadów, które miałem. Wow. Czy to może 20, już nie pamiętam, ale to były moje pierwsze wywiady. Trochę się uczyłem i poznawałem artystów i pierwszy raz się tam poznaliśmy. I pamiętam naszą rozmowę, jak mówiłaś o tym, że chcesz spełniać marzenia, że stawiasz na siebie. Pamiętam twoją historię, jak to się zaczęło, jak mogłeś liczyć też na wsparcie swoich bliskich, żebyś po prostu mogła robić to, co kochasz. I mówiłaś o tym tak pięknie, o tych marzeniach, które są i które chcesz, żeby się ziściły. No i dzisiaj mam wrażenie, że trochę wszystko się odbyło, to o czym rozmawialiśmy, ale tak naprawdę jak to właśnie jest? Czy te wszystkie marzenia, które były, dziś możesz powiedzieć, że się spełniły? Prawie wszystkie, szczerze mówiąc, tak. Jestem urodzona pod... Ja mówię o tym, że te walentynki, bo to jest data moich urodzin. Jestem pewna, że to nie jest przypadek. W sensie oczywiście to jest takie, wiesz, palcem na wodzie pisane i ja nie wierzę w jakieś... Nie jestem przesądna, nie wierzę w żadne ani numerologię, ani w astrologię, ani w żadne właściwie takie rzeczy. Tak mocno stąpam, można by rzec, po ziemi. Ale coś jednak jest takim wyjątkowym tym 14 lutym, że wierzę, że ta data nie jest przypadkowa i dzięki niej gdzieś faktycznie to, co sobie zamarzę w kwestii miłości, rodziny, dobrych rzeczy, marzeń, to się po prostu spełnia. I no tak też to brzmi lekko, to się spełnia. To się samo nie spełnia. No właśnie. To wszystko jest takie bardziej głębokie i w takim procesie zakorzenione, bardzo takim skomplikowanym. No bo jeżeli chcesz, żeby coś się spełniło, to akurat jestem typem osoby, że po prostu wyciągnę po to rękę. I większość tych rzeczy, o których rozmawialiśmy, czyli te, pamiętam, męskie granie, festiwale, letnie brzmienia Edison i wszystkie inne, o których marzyłam, to wszystko się spełniło właśnie dlatego, że chyba po prostu miałam odwagę o to, nie chcę użyć słowa walka, bo to pasuje trochę do tej branży, szczerze mówiąc, zawalczyć, ale wolałabym mówić w takich bardziej, wiesz, ciepłych słowach. Po prostu miałam odwagę wysłać i dobre myśli, i intencje i pójść w tamtym kierunku i ciężko chyba po prostu na to zapracować, bo przyznaję, że to nie była łatwa droga. Nie była. Nie, nie była. Czyli właśnie miałem pytać o to, jak dużo było trudności i one się pojawiły, rozumiem. Bardzo dużo, wiesz, tak jak mam... bardzo prosto i z serca odpowiedzieć, to myślę, że ja należę do tej grupy osób. Oczywiście no jednym jest trudniej, drudzy łatwiej. Każdy ma własną drogę i historię, ale w moim przypadku ta droga jest długa. Faktycznie, ona jest bardzo długa. No bo od Voice of Poland, od tych wszystkich pierwszych występów, gdzie niektórym tak pyka od razu, prawda? Że jest koncert, występ, talent show, nagle płyta, coś. Mamy dużo pięknych takich przypadków przecież na naszej scenie.
No to nie moja historia. Moja historia była taka, że ja musiałam, miałam wrażenie bardzo dużo udowadniać, że zobaczcie, tutaj nie chcecie wydać mojej pierwszej płyty, bo nie bardzo było, znaczy, niby miałam propozycje, ale one nie były jakieś takie w ogóle zadowalające mnie z żadnej ze stron. I zazwyczaj stawiałam na to, że zrobię to sama. I to samo robienie po prostu czasami było wykańczające, co też wcześniej kiedyś mówiłam, i skończyło się no i depresją, i różnymi chorobami. Ja na szczęście wyszłam z tego, tak jakby otrzepałam się z tego i nie dość, że korzystam już teraz też z pomocy ludzi i rozszerzam po prostu grono ludzi, którzy ze mną pracują, to po prostu też nie cisnę tak mocno. Mam wrażenie, że ja już przez tą płytę i epkę Cześć tu Paula Roma i Cholerne pragnienie i mam nadzieję, że tą teraz Ta co płonie z miłości, że to wystarczy, żeby udowodnić, że po prostu robię to, co kocham, że śpiewam, to już ludzie mogą sobie ocenić, jak, czy dobrze, źle, czy wiesz, w lewo, prawo, ale ja mam gdzieś takie już poczucie, że ta droga jest mniej nasączona presją, że mogę sobie po prostu robić to, co kocham i po prostu tym bardziej oddychać. I to jest znacznie przyjemniejsza droga teraz niż wcześniej. I piękny tytuł z tego pewnie powstał po Oddychaj Mała. Tak, zdecydowanie. Tak, ale właśnie powiedziałaś też bardzo ważną kwestię, ja też sobie ją zapisałem, bo pamiętam naszą też rozmowę i ty bardzo dużo mówiłaś, że ty musisz coś zrobić, że wszystko sama, że po prostu każdą rzecz chciałaś po prostu kontrolować i każdą rzecz chciałaś po prostu przepuścić przez siebie, żeby po prostu to się odbyło. Tak. I z drugiej strony powiedziałaś o tym, że to było wykańczające, skończyło się, no można powiedzieć, źle. Źle, na pewno. Na pewno źle. No i właśnie pojawili się ludzie, z którymi... którym mogłeś powierzyć pracę, którym mogłeś zaufać. No tak, wiesz, też nie do końca powierzyć pracę, bo ja jednak mam ten control freak. To jest na pewno nieodłączna część mnie. I ja już próbowałam i gdzieś w sobie to przerobić i na różnych terapiach i porozmawiać o tym. I doszłam do takiego momentu, że faktycznie potrafię oddać jakąś część kontroli już, ale ja nigdy nie oddam całej kontroli. Po prostu taka jestem. Ja mam bardzo duży i silny pierwiastek robienia czegoś po swojemu, to mi sprawia chyba po prostu największą satysfakcję. I jeżeli, wiesz, każdy z nas, to nie ma w tym nic złego, bo my teraz nie rozpatrujemy tego w kategoriach złego czy dobrego. Bo każdy z nas spojrzy nawet na ten czerwony odcień na twojej bluzie zupełnie inaczej i zobaczy w nim inną czerwień, inną barwę. Mimo, że wciąż jest czerwony. I tak samo jest, wiesz, na przykład z grafiką. Jak ja bym powiedziała, dobra, zróbcie mi grafikę o miłości na tę płytę, a przez okładkę na przykład. Zróbcie mi okładkę, co wiele artystów tak robi i jak coś, to ja w ogóle nie mam nic przeciwko, tylko mówię po prostu, że do mnie to w ogóle nie pasuje. I no bo mogłabym dostać okładkę, która by była najprawdopodobniej. No nawet na 99% dostałabym okładkę, którą ktoś widzi w miłości. A to ja mam ją zobaczyć w miłości. Więc ja muszę wziąć kartkę, ja muszę narysować tę miłość, pokazać, wybrać zdjęcie. Ja mam, wiesz, na iPhone'ie po prostu, no to ten rysik taki, ten długopisik, którym wszystko zaznaczam, rysuję i tak naprawdę po prostu daję gotowy pomysł i lubię korzystać z realizacji i z pomocy ludzi, bo bez tego nie jestem w stanie w ogóle sama tego uzyskać. Ale bardzo lubię po prostu i kocham to, że ta kreacja wychodzi po prostu bardziej ode mnie, a nie od kogoś, kto usłyszy moją piosenkę 10 razy i powie, no dobra, no to teraz to zrobimy tak i tak. Ja po prostu lubię bardzo mieć właśnie tę swoją wizję. I to się na pewno nie zmieni. I Ta co płonie z miłości zawiera wszystko to, co przeszło przez Paulę. Począwszy od uczuć, po muzykę. Bo też widzę, że po prostu w studiu, jak zawsze nagrywasz jakieś relacje, to widać, że ten Paula w studiu po prostu jest girl boss. Kurde, no niestety albo stety, ale tak. Okay, nie, no. Tak jest. Po prostu ja też mam chyba, znaczy nie chyba, tak, no mam silny charakter, który nie pozwala mi oddać kontroli całkowitej, bo co zaznaczam, w żadnej ze sfer. I tak jak wspominałam już, fajnie jest, że już potrafię dużo odpuścić. Jestem z tego zadowolona, bo mi się lżej żyje. I też z tym, co ze mną pracują, się pewnie lżej pracuje. Ponieważ już dopuszczam też, wiesz, pomysły, propozycje, rozważam w ogóle, że ktoś może mi coś zaproponować. To już się zmieniło i to jest fajne. I bardzo często te propozycje są świetne, są trafione. I ja korzystam z tych propozycji, ale nie biorę gotowców. Ja też nie potrafię na przykład tak pracować, że ktoś mi napisze piosenkę i... No tak próbowałam już wiele razy. Ale szkoda to by było, Paula. Ja już próbowałam. Ja nie potrafię tak. Po prostu, że ktoś napisze mi piosenkę i powie, dobra, jakby, no to będzie twoja piosenka na twoją płytę.
Ja nie umiem. Po prostu ja próbowałam już tyle razy i nawet miałam wyrzuty sumienia kiedyś do siebie, że ja nie umiem. Tak? I że dlaczego ja nie potrafię się do kogoś, kto stworzył piękny numer, dlaczego ja nie potrafię się do niego dograć? Bo to nie jest kwestia właśnie, czy jest gorszy, czy lepszy. On był piękny. I ja po prostu bardzo lubię mieć ten swój pierwiastek. Lubię pójść do studia, lubię powiedzieć, o taki basik, takie pianinko, to. Lubię po prostu, lubię tak. I to mi sprawia, to jest moja droga. I ty, co płyniesz z miłości, i ty, która piszesz świetne, poetyckie teksty. Dziękuję. Chciała po prostu, żeby ktoś jej pisał teksty. No, kiedyś nie mogę. No bo wiesz... To nie przyszło od razu? Nie, w ogóle. Jakbyś poczytał te moje pierwsze, nawet te teksty sprzed 4 lat, ja lubię czytać teksty, bo one, jeżeli brzmią jak piękny wiersz, dużo czytam poezji. Jeżeli tekst brzmi jak wiersz, to dla mnie to jest to. A jeżeli brzmi tak, że przelatuje ci przez głowę i nic nie zostanie w tobie, żaden wers, to nie jest to. I czytam teksty zawsze. A na przykład mój mąż twierdzi, dobra, nie czytaj mi. Nie czytaj mi, bo ja tak nie lubię, nie słyszę tego w piosence, nie czytaj mi tekstów. Więc ja go katuję zawsze w samolocie, mówię, przeczytaj ci, on nie. Więc ja czytam to sama. Ale idąc do tego, co powiedziałeś, te teksty na początku, no to była metoda, rzemieślnicza metoda uczenia się bardzo dużej ilości czytania i w ogóle znalezienia tego, co mogę szczerze nazwać swoim stylem. Bo to, co kiedyś było dla mnie zawstydzające, czyli używanie takich bardzo górnolotnych, na przykład ta, co płonie z miłości, ja się spotykam bardzo często z takimi negatywnymi komentarzami na temat tego, że te rzeczy są takie patetyczne, takie starodawne. To jest takie już takie niezaciekawe. No i miałam przez chwilę, parę lat temu, taki moment zastanowienia faktycznie, dlaczego ja nie potrafię tak nowocześnie pisać? Dlaczego ja nie wciskam jakichś takich nowoczesnych, potocznych słówek, gdzie mamy przecież świetnych takich wręcz no, muzycznych poetów typu Vito i tak dalej. No, kocham to, jak on pisze. Ja to po prostu nie jest mój styl. Dokładnie. I ja przeszłam przez te lata, przez ten proces, zrozumiałam to, że to, co być może mnie wyróżnia i może to, co spaja te wszystkie piosenki i dźwięki, no to jest właśnie ta poetyckość i starodawność jakaś lekka, bo nie, ja szczerze, ja nie czuję, żeby to było aż tak mocno stare, tylko czuję, że faktycznie są takie zwroty, które na szczęście słowo takie typu serce wraca teraz bardzo, typu miłość też wraca, ale jeszcze rok czy dwa lata temu gdzieś w tekście, jak było słowo serce, miłość, to się kojarzyło właśnie z poezją, z Osiecką i tak dalej. To już było takie bardzo poważne. I ja jestem z tym teraz bardzo pogodzona właśnie w takiej relacji, że to jest moja droga i tak piszę i okej. I podążaj tą drogą. Naprawdę, nie rezygnuj z niej, bo myślę, że to jest ta twoja cecha, która sprawia, że dodaje tego elementu, że to jest Paola Roma. To i pomimo cudnie, tego, że też o tym porozmawiamy, że ludzie próbują cię wrzucić do pewnej artystki, porównując na pewno, wiesz, o której mowa. Oczywiście. To ja uważam, że to właśnie, co robisz, pokazuje, że to jest Paola Roma. I ja, słuchając twojej nowej płyty, nie mam wątpliwości, że to jest Paola Roma. To jest wielki Ale komplement. Ale jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałaś o swoim mężu i myślę, że to jest bardzo ważna osoba w twoim życiu, wiadomo, twój mąż, za chwilę ojciec twojego dziecka, które masz twojego synka. Tak. Ale wiem też, że bardzo cię wspiera i jakby jest twoją taką trochę muzą, a ty jego muzą. O, co, a się, wiesz, jestem w ciąży, że to się wzruszam szybko. Paula wyjdzie stąd z zapokala, a ja razem z nią. Nie starczy chusteczek na siebie. Tak. Powiem tak, to faktycznie to jest takie uczucie niesamowite. Też nie będę gdzieś tam może głęboko jakoś hiper się w to wchodzić, ale nie sposób mi nie mówić o tym, ponieważ cała najnowsza płyta jest o tym uczuciu. Cała ta płyta jest pisana pod wpływem tego, co mój mąż powiedział, zrobił lub na przykład, no tak, to przykład może zaraz. I on inspiruje mnie swoim po prostu bytem, tym, że jest przy mnie, ze mną. Jestem pewna, że bez właśnie tej inności też jego, bo jest całkowicie inny niż ja, co jest przepiękne. Ta inność jest tak jasno w ogóle
inaczej świetlista niż mój sposób też i bycia, i pisania, i wszystkiego. Mhm. On też czasami ze mną pisze, co jest prze słodkie, bo jeszcze przed ciążą zaznaczam. Jak jeszcze mogłam sobie wypić lampkę winka, to razem piliśmy to winko wieczorem w salonie i pisaliśmy. Pół płyty Ta, co płonie z miłości powstało przed ciążą, mhm. a pół płyty powstało w trakcie tego pięknego stanu. I ja słyszę też te różnice, jakby co, to one nie wynikają z braku picia alkoholu, tylko tak na poważnie wynikają po prostu z tego, że to jest zupełnie inny stan, inny hormon, inne odczuwanie muzyki, to jak czujesz pierwsze kopniaki, to jak patrzysz na to, że twój ukochany zaraz stanie się tatą i to wszystko, to jest tak, to ja nie znam tych uczuć, to pierwszy raz mnie uderza i to... Ja słyszę to też w głosie i w barwie głosu, jak ja śpiewam, na co się odważyłam, na co mniej. To, że ja tam śpiewam pierwszy raz falsetem, którego mm-hmm. bardzo rzadko używam, typu czułe przestrzenie. To, że ja używam tam innego kolorytu głosu. To moim zdaniem to jest właśnie, tak jak powiedziałeś pięknie, to ciepło od mojego wspaniałego ukochanego, plus właśnie to, że będę mamą. Mm-hmm. I ta płyta to jest miłość do siebie? Do Kuby i do twojego synka. Tak, ta płyta to jest w ogóle miłość, płonąca miłość do wszelkich rzeczy i mhm. osób, które w moim życiu egzystują. To mhm. jest, to miłość jest, ta miłość jest takim spoiwem, które ci mówi, że przeszywa mnie i moje życie w danym momencie, tu i teraz, mhm. na wskroś. I czasami ona jest też bolesna, to nie jest tak wesoło, ale tam jest mało bólu, mhm. tam jest mało smutku w ogóle na tej płycie. Ta płyta odwraca kompletnie moje pierwszy i drugi krążek i pokazuje w ogóle ciepło, radość, jakąś nadzieję wnosi, co w ogóle trudno mi było o tym myśleć mhm. kiedyś, bo ja raczej lubiłam pisać ciemno, wszystko takie, wiesz, bardziej, że lęk, właśnie pragnienie, tu się trzeba przeciskać, tu walczyć, a ta płyta jest odpuszczeniem, całkowitym chyba. Po prostu. No, tak. No, nie lubię mówić, no, tak. ale cieszę się, że ta miłość przechodzi i rezonuje z tobą, ale ty też pięknie się tą miłością dzielisz i właśnie powiedziałaś o kolorach, między innymi zawsze twoja muzyka, a ostatnio też staram się po prostu do muzyki przypisywać kolory, coraz częściej. Mhm. Ostatnie trzy rozmowy z moimi gośćmi spowodowały to, że zacząłem patrzeć na muzykę kolorem właśnie. Mhm. I twoja muzyka od zawsze kojarzyła mi się z tym kolorem czerwonym, który tutaj opanował tak. naszą rozmowę. A na przykład utwór, który Piękny. Rozpoczyna płytę, Niebieski Blues, mhm. wprowadzasz inny odcień, mhm. który jeszcze podkreślasz słowem. Mhm. I śpiewasz tam przepiękny wers. I w ogóle jest to jedna z moich ulubionych płyt. I ona wprowadza w ten klimat, o którym właśnie powiedziałaś. O tym, że ta płyta dzieli się na pewne części, ale tworzy, jakby rozpoczyna historię w piękny sposób. No i właśnie ten wers. Pragnę wyśpiewać to wszystko, co blues we mnie rozpalił. Niebieski mam puls. Piękne. Dziękuję. I powiedz mi, no właśnie, czuję, że chcesz coś powiedzieć, ale... Tak, oczywiście nie chcę ci przerywać. Niebieski blues był nieprzypadkowo wybrany na pierwszy mhm. numer i on będzie promował całą płytę właśnie jako główny singiel promujący, jak już płyta... Mhm. To już jak będzie ta rozmowa, to właśnie. Już i będzie ta piosenka. Niebieski blues wyszedł jako singiel promujący cały album mhm. i to jest taki singiel przewodzący w ogóle temu wszystkiemu. On jest otwierający i nie miałam wątpliwości, jak tylko nagraliśmy tę piosenkę i wyszedł taki mm-hmm. wielki aranż, który w ogóle chcieliśmy dużo, chcieliśmy instrumenty dęte, wiedzieliśmy, że to będzie taki szeroki utwór, który w ogóle nie udało mi się nigdy takiego mm-hmm. napisać. I jak wyszedł ten aranż, to ja stwierdziłam, no to musi być piosenka otwierająca płytę i w ogóle całą trasę koncertową, bo wyobrażam sobie, jak zamykam oczy, że to wszystko i ta melodia tych właśnie dętych i tego wszystkiego i tych naprawdę wielu tam instrumentów mhm. w takim bondowskim stylu wręcz, bo jak ja usłyszałam pierwszy raz aranż od producenta Roberta, to powiedziałam mu, to jest jak z Bonda. Mm-hmm. Ja mówię, no tak. Ja mówię, o fajnie, bo mi się kojarzy Adele Skyfall i takie właśnie mm-hmm. duże produkcje bondowskie. Nigdy się nie odważyłam na taki numer. Nie wiem, czy bym się odważyła 2 czy 3 lata temu, a w tym momencie właśnie ten puls i to, że ja naprawdę czerpię bardzo dużo z bluesa,
spowodowało, że ten niebieski blues no jakby prowadzi nas przez tę płytę. I cudnie, że zacytowałeś ten refren, bo tu też miałam obawy, przyznaję, że jest jakby za bardzo osobisty, że człowiek się nie może do niego utożsamić. Rozumiesz, że ja śpiewam o sobie, że coś tam i niebieski mam puls. No i tak sobie kiedyś pomyślałam, no ale kogo to interesuje? I później doszłam do wniosku, że okej, no skoro ludzie słuchają tak intymnych piosenek w pierwszej osobie i potrafią sobie jakby zrozumieć to tak głęboko, no to na pewno to ma też szansę dotrzeć w jakiś inny sposób niż tylko, że ja lubię bluesa, tylko w jakiś metaforyczny bardziej. No właśnie, bo sam kolor niebieski jest dla mnie zastanawiający. To jest od bluesa, od Blue Notes, tak. Okej, ale jakby, wiesz, czerwony, niebieski, ja w ogóle zacząłem, wiesz, rozkminiać, bo mówię, że jak zawsze jest tak, przyjmuje się przynajmniej, że jak urodzi się dziewczynka, to jest różowy, a jak chłopczyk, to niebieski. Od razu, wiesz, połączyłem kropki. No, nie wiem, czy dobrze że mnie bardzo właśnie ciekawe, Sherlock. Super, chociaż nie wpadłam na to, więc zarąbiście, wow. Ale jak wydałam po Oddychaj Mała, to było jakoś blisko też ogłoszenia tego stanu w ogóle. Ta piosenka się splotła z premierą i z ogłoszeniem, że jestem w ciąży. I ja, wiesz, pisałam po Oddychaj Mała na Fuerteventurze zupełnie, nie będąc jeszcze w ciąży, latem, czy wiosną nawet. I powiem ci, że to było ciekawe, bo ja nie przemyślałam tego i w ogóle tego tak nie odebrałam, ale bardzo dużo ludzi mi pisało: gratulacje, dziewczynka. No tak. Też o tym pomyślałem. A to chodziło, wiesz, o to, że ja mam oddychać. W ogóle to nie było sprzężone z płcią ani z myślą o dziecku, bo ta piosenka powstała znacznie wcześniej. Dlatego później tak szczerze, żeby uciąć też właśnie komentarze, bo no to nie jest łatwe. Może to nie było jakoś hiper trudne, ale to też nie jest łatwe. Dostajesz cały czas wiadomość, że gratulacje, dziewczynka. Ja już wiedziałam na 100%, bo zrobiłam taki test potwierdzający na 100%, że ja mam chłopca, synka. No to już postanowiłam zdementować to i upiekłam niebieskie babeczki na Instagramie, żeby ludzie zobaczyli, że to jest chłopiec. Okay. Ale ogólnie, oczywiście pół żartem, pół serio, bo to chciałam tak ogłosić ładnie w taki kulinarny sposób. To było też wcześniej w mojej głowie od wielu lat. Więc tak kończąc, faktycznie ten niebieski blues pojawia się przez przypadek, nie przez przypadek, bo to jest po prostu metafora zapisu nutowego w bluesie. I tyle, ale ja w ogóle nie przepadam za niebieskim, więc to jest zupełny w ogóle jakiś taki abstrakt od tego, bo faktycznie ten czerwony tam, no po prostu miał grać główne. Niebieski blues pięknie zabrzmi na winylowej czerwonej płycie. Och, dziękuję. Właśnie wczoraj... dziękuję bardzo. Ja właśnie słuchałam kilka tygodni temu Test Pressa, który jest czarny notabene jeszcze. No ale mam nadzieję, że za moment już dzisiaj wszyscy w domach mają ten czerwony. No tak. A właśnie zobacz, mam tutaj taką swoją podpórkę do tego... Nie, w sumie nie wiem, jak to się nazywa. Podkładka, wiadomo. Tak. Zobacz, jakie mam tutaj ładne naklejki. O, to są... Dla wrażliwych uszu i to jeszcze z płyty Cholerne Pragnienie. Tak, ale właśnie chciałem jeszcze, bo bardzo mnie to ciekawi, tak naprawdę ten moment, w którym teraz jesteś, czyli za chwilę będziesz mamą, tak jak już wspominałem, jest teraz płyta, za chwilę masz urodziny, 14 lutego, wszystko po prostu dzieje się i mam wrażenie, że jest wiele powodów do radości i ta radość na pewno jest. I czy te wszystkie aspekty powodują większą radość, dają jeszcze większą radość, czy budzą jakiś niepokój? No trochę tego, trochę tego. Wiesz, to jest taka ciekawa bardzo mieszanka. To nie jest łatwe też... pierwszy raz, myślę, być mamą i oczekiwać na to po raz pierwszy, ponieważ no nie wiesz, co cię czeka. I to jest taka niesamowita mieszanka takiego podekscytowania i zarazem trochę, może niedużego lęku, bo faktycznie we mnie jest mało lęku. Raczej jest taka eksplozja radości, że ja już nie mogę się doczekać, żeby poznać po pierwsze synka, po drugie nie mogłam się doczekać, jak wyszła płyta, bo którą też, jak się robi rok, to jest coś takiego, że ona nagle tak wychodzi, jakby trochę się rodzi. No i to jest długi proces. Więc to wszystko przynosi mi, jakbym miała określić jednym słowem, to chyba ekscytację bardziej i bardziej w stronę naprawdę dobrych rzeczy niż jakiegoś lęku, strachu. Nie boję się, po prostu bardzo się cieszę, że to jest dobry moment, w dobrym miejscu. Ta płyta też miała powstać. Przyznaję, że zawsze jak myślałam o sobie w ciąży, bo bardzo chciałam być mamą od wielu lat, to
wiedziałam, że będę śpiewać w trakcie ciąży. I wiedziałam, że chcę zobaczyć i spróbować, jak ten stan wpływa na moją twórczość. I wiem, że wiele artystów, co jest bardzo w ogóle trudnym tematem w Polsce, wiele artystek, ja rozmawiam z koleżankami, które wielokrotnie są mamami, trochę się tak chowa, z różnych oczywiście prywatnych też względów, ale mówię o tej grupie, która się chowa, bo się boi, wiesz, chociażby pokazać z brzuszkiem albo wyjść. Mhm. Zakładajmy, że się oczywiście dobrze czuje, wszystko jest dobrze, tak? Bo są różne przypadki. I często ten lęk jest paraliżujący, że nie wypada czy coś. I to jest smutne, bo oczywiście, że wypada. I cieszę się, że ja na przykład dostałam dużo wiadomości, to jest bardzo ważne, od dziewczyn, szczególnie właśnie wokalistek czy producentek i tak dalej, które piszą: Boże, jak cudownie, że pokazujesz, że nie zamykasz się i że pracowałaś przez dłuższy czas. Albo, że nagrałaś płyty w ogóle w tym stanie, że to nas ośmiela, że to daje jakąś odwagę. I ja zobaczyłam, że, bo ja w życiu o tym wcześniej nie pomyślałam, ja robiłam to tak naturalnie. Mhm. I te wiadomości dały mi do myślenia, że faktycznie tą taką, no, tym, że tak wyszło u mnie, że to dało jakąś taką siłę też kobietom do tego, że mogą, oczywiście tak jak podkreślam, tak, bo to złożony temat, ale jeśli się dobrze czują i wszystko jest dobrze, no to mogą jakby dalej się realizować. I cieszę się, że tak, że tyle wiadomości na ten temat dostaję. To jest jakiś bardzo ważny, taki intymny, kobiecy bardzo temat, ale on jest bardzo ważny. Mhm. Ja też właśnie mówiąc wcześniejszą kwestię, wydaje mi się, że to też jest taki fajny etap w życiu, bo rzadko się zdarza, że tak dużo dobrych rzeczy się dzieje w jednym momencie. I bardziej chodzi, że ten moment, ten luty w tym roku jest dla ciebie szczególny, bo zawsze jest wyjątkowy, bo to są twoje urodziny. Mówi się, że to miesiąc zakochanych przez właśnie walentynki. No ty jesteś urodzona w walentynki, ale teraz po prostu masz jakąś kulminację miłości. Tak, tak, dokładnie. No nie mogę inaczej teraz tylko powiedzieć. Teraz musisz tylko to Paula podtrzymać. Mam tak, zamiar taki, tak. Tego ci na pewno życzę, ale właśnie... Dziękuję. Jeszcze jedna rzecz, bo chciałem właśnie powiedzieć o piosence Poddychaj Mała, która tekstowo bardzo mnie wzrusza. Wyjątkowo rozkłada na łopatki, no myślę, że śmiało mogę o tym powiedzieć. No i właśnie mam kolejny cytat, bo chciałbym właśnie to podkreślić ponownie, że piszesz po prostu w wyjątkowy sposób i trafiasz w czułe struny. Może się wydawać, że częściej twoja muzyka może powodować jakąś większą interpretację wśród kobiet, bo może to jest bardziej, mogą uznać, że to jest płyta i twoja twórczość to jest bardziej od kobiety dla kobiet. Ale to nieprawda. Mężczyźni nie, nie też prawda. Się super odnajdują Dokładnie. W tym. Poza tym tak, to właśnie, przepraszam, tylko ci powiem, że właśnie to dzielenie jest bardzo częste. Mhm. Ja w ogóle nie dopasowuję muzyki do płci, w ogóle to nie ma sensu. Jakby muzyka jest szukam takiego głębokiego, jakiegoś szerokiego słowa, ale sama w sobie jest takim bytem, tak organicznym, tak pięknym, tak głębokim, że absolutnie nie powinna być szufladkowana, wiesz, czy to jest dlatego, czy dla siebie. Po prostu ta muzyka jest dla wszystkich. I pięknie, że to mówisz i dziękuję ci bardzo. Dla wrażliwych uszu. To ja to podtrzymuję. Tak, no to był właśnie, jak pamiętam, szukaliśmy, to było z drugiej płyty, Cholerne pragnienie. Tak. To pamiętam, siedziałam przy stole w salonie i właśnie spytałam się dla Kuby, mojego Kuby, tak siedzimy i projektowałam te napisy na te naklejki właśnie i sobie wymyślałam te hasła i mówię do Kuby, no kurde, dla kogo jest ta muzyka? No dla wrażliwców, ten, a i mój Kuba to powiedział, dla wrażliwych uszu. Ja mówię, ale piękne. I to wzięłam. I to będzie zawsze za tobą szło, na pewno. I Dziękuję. Ci ludzie będą szli za tobą. Bo i też widzę, czytając komentarze pod twoimi postami, czy na YouTubie, to tam są wrażliwi ludzie. Po prostu. Ja to czuję na koncertach, ja to czuję właśnie we wpisach do mnie, w wiadomościach prywatnych, na które przyznaję, ja lubię odpisywać. I czuję, że tam jest, że ta grupa ludzi, którzy kupią tę płytę, którzy to przepuszczą przez siebie tak dokładnie, przesłuchają, będą cytować tak jak ty dzisiaj, to właśnie, że to są po prostu wrażliwi ludzie. Tak no czuję. No i właśnie cytat z przepięknej piosenki, która jest przepiękną baladą, a teledysk z Olą Domańską, no, w tym czerwonym kolorze, wyjątkowo rozczulający i taki bardzo wzruszający. No dobra, cytuję. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, w tym cała odpowiedź. Na miękkim, na ciepłym zbudować codzienność. I usiąść wygodnie, wyrzucić hałas na dobre. Aż zdążyłem, żeby to usłyszeć a cappella od Pauli Romy.
Oj, to powiem ci, trudno teraz ze śpiewaniem, bo już ten synek mi uciska wszystko, ale powiem ci tak, to napisałam na leżaku w Omanie, jak byłam na wakacjach, przed ciążą i pamiętam, że źle się czułam bardzo, miałam zbliżający atak paniki. Od tamtej pory na szczęście już nie miałam, więc może ta piosenka też właśnie coś zmieniła, wyleczyła to we mnie, ale pamiętam, że leżę na tym leżaku, czuję się tak źle, że idzie ten atak paniki, to całe moje ciało to czuło i nagle na niebie zachód słońca był, takie piękne, no tyle ptaków się pojawiło i ja tak po prostu na tym bezdechu takim, bo już średnio mogłam oddychać, po prostu wzięłam telefon i zapisałam to wszystko na raz. To był jak przypływ, bo po prostu zobaczyłam te ptaki i pomyślałam sobie, że ja chcę napisać piosenkę, że latam i że ja chcę oddychać. I dlatego to wyszła ta piosenka, Pooddychaj mała. Bardzo podobnie wyszło Różowe niebo nad Warszawą, też w trakcie właśnie ataku paniki, jak jechałam w samochodzie i nie mogłam oddychać. To są bardzo podobne uderzenia i bodźce. W życiu bym tego nie wymyśliła, że w trakcie jakiegoś silnego ataku twój mózg może coś takiego dostawać, że nagle piszesz piosenkę. I ten atak gdzieś odchodzi, bo skupiasz się na pisaniu piosenki. I to nie jest takie, że to nie jest tak, że ja sobie myślę, o, idzie atak paniki, napiszę piosenkę. Tylko to tak samoistnie wyszło. To jest taka reakcja twoja. Taka jakaś moja reakcja i to bardzo mnie zadziwia, ciekawi. To się nie zdarza często i właśnie to się zdarzyło podczas tych dwóch piosenek. I to Pooddychaj mała. Ja się bałam też wydać tej ballady troszkę, bo myślałam, że jest no tak spokojna i minimalistyczna, że może będzie na środek płyty, ale czy na singiel, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Aż w końcu usłyszałam produkcję Jurka Zagórskiego, który mi wysłał bardzo minimalistyczną produkcję i napisał, to jest to i ja nie słyszę tu nic więcej, bo ta piosenka jest właśnie taka. I tak się wzruszyłam, że następnego dnia napisałam do wytwórni, napisałam, okej, spróbujmy, żeby to był singiel. Wspaniale, dobrze, że wyszedł, ale jedno, dwa zdania z tego przytoczonego fragmentu do piosenki Pooddychaj mała. Wiesz, kim teraz jesteś, w tym cała odpowiedź. I czy ty znalazłaś tą odpowiedź o sobie, kim tak, ty jesteś? Tak, zdecydowanie, tak. No dlatego tak napisałam właśnie, że wiem, kim jestem i cała odpowiedź jest w tym, że ja to wiem. I że to jest takie proste i trudne zarazem, że szukasz siebie, przynajmniej w moim przypadku, bo będę o sobie mówić, szukałam siebie i wokalnie, muzycznie, ale też jakoś właśnie tak jak większość z nas, tak bardzo tożsamościowo, że dojrzewasz, dorastasz i nagle widzisz zupełnie co innego, widzisz zupełnie innych ludzi wokół siebie. To grono zazwyczaj się wykrusza, masz coraz mniej, ale bardziej zaufanych osób i nagle sobie myślisz, no to jestem ja. To, że ja lubię gotować i śpiewać w jednym czasie na przykład, a kiedyś się tego wstydziłam, bo za dużo, tak teraz uważam, że to jestem ja. I nie oceniam. Pozostawiałam po prostu bardzo dużo, bo ja bardzo dużo oceniałam rzeczy. Tak, to jest dobre, to jest złe. Tak mogę robić, tak nie mogę. Ta płyta i też ten czas, te chyba ostatnie 3 lata, tak mogę powiedzieć, tak generalizując, wyleczyły mnie z ocen. Po prostu jest tu i teraz. Jest taka muzyka, a nie inna. To jest taki etap w moim życiu, a nie inny. Być może kolejna płyta będzie zupełnie przewrotna i zupełnie inna. No tak. Tego nie wiem. Wyleczyłam się z ocen i to pomogło mi odnaleźć siebie na wielu, wielu, chyba po prostu w życiowych wszystkich płaszczyznach. No właśnie wspomniałaś o tym i wnioskuję, że masz po prostu takiego wewnętrznego bata, bo miałaś. I o tym właśnie też jeszcze porozmawiamy, ale chciałem zapytać cię o bardzo ważną rzecz, bo powiedziałaś o tym, że odkryłaś siebie. I z perspektywy czasu, tego, jak dzisiaj już tutaj przede mną jesteś. Co jest największą twoją siłą? Szczerość. Otwartość. To wszystko w jednym. Szczerość, otwartość i wielka wrażliwość. Taka, która kiedyś stanowiła w mojej głowie absolutną cechę negatywną. Ta wrażliwość mnie tak przytłaczała. Ja czułam się inna. Czułam się taka bardzo zawiedziona sobą, że dlaczego mnie tyle rzeczy dotyka? Dlaczego ja chcę śpiewać zamiast robić większość w ogóle jakichś naprawdę spokojniejszych rzeczy? Ja miałam dużo pretensji do siebie samej. A teraz uważam, że to wszystko, co kiedyś uznawałam za te negatywne inności, to jest moja siła. Tak myślę. To wspaniale. Bardzo dobrze, że umiesz powiedzieć o swoich
cechach, bo to jest trudne. Często stanąć przed lustrem i powiedzieć, co w sobie lubię. Tak, tak, bardzo. A mam wrażenie, że właśnie trochę się zmieniło u ciebie, bo pamiętam, obserwuję ciebie, znamy się już trochę i obserwuję ciebie też w social mediach i pamiętam to, co robiłaś, to, co robisz teraz i to, w jaki sposób czasami sama trochę siebie krytykowałaś, co robisz, że nie wiem, przykładowo wrzucałaś zdjęcia czy filmiki z brzuszkiem i w pewnym momencie powiedziałaś coś takiego, że może jest tego za dużo i że może w sumie nie powinnaś, ale w sumie dlaczego? I że miałeś jakieś takie wewnętrzne rozterki, czy robić, czy nie robić? Tak, tak. Wszystko takie, wiesz, było w ogóle, no jak każdy z nas ma jakieś takie podszepty, nie? Takie różne głosy. No i właśnie, no i to się wzięło stąd, że ludzie cię krytykowali, spotykało się z... Nie, w ogóle. Okay. Ja bo w ogóle szczerze przyznaję, że ja mam mało krytyki i mało hejtu w swoim życiu. Oby się to nie zmieniło. Ale tak, na poważnie. Naprawdę mało. Oczywiście mam konstruktywną krytykę i właśnie od najbliższych, co jest świetne, bardzo mi to pozwala się rozwijać. I od osób, które ze mną pracują, świetne, bo też pozwala mi dostrzec rzeczy, których ja nie widzę często. Ale takiej stricte bezkonstruktywnej, chamskiej, głupiego hejtu mam bardzo mało. No może dlatego, że ja też się... Nie wiem, może nie będę dochodzić dlaczego. Po prostu mam bardzo mało. Ale... to właśnie to był hejt mój do mnie, czyli ja sobie myślałam, kurde, no. I przez to, że ja jestem taką właśnie, taką bardzo wrażliwą osobą, to ja zaczęłam myśleć, czy ja kogoś nie urażę, że wystawię te zdjęcie, że wiele kobiet ma problem właśnie, że nie mogą zajść w ciążę i w ogóle, jak one się będą czuły na moim profilu, jak zobaczą. To ja myślałam o wszystkich. Ale nie o sobie. No i nie da się myśleć o wszystkich, aż w końcu pewnego dnia wstajesz i mówisz, no kurczę, no bardzo mi przykro, jest multum problemów na świecie, no ale to jest moje konto, mój dzień, ja tak żyję teraz i nie mogę się ukrywać tylko dlatego, że ktoś ma inaczej. I mimo całej mojej wrażliwości i sympatii po prostu zrozumiałam, że muszę oddychać pełną piersią i żyć i cieszyć się i mam prawo się cieszyć z mojego stanu, z mojej muzyki, z mojej drogi i to pokazywać. Tak. Czyli lubisz to robić, lubisz pokazywać lubię siebie na co dzień. Lubię naturalnie się cieszyć tym i jak mam oczywiście ochotę, nie lubię się zmuszać. Nie lubię, kiedyś wstawiałam znacznie więcej prywatnych rzeczy, to przyznaję. Tu byłam, tu idę, tu gotuję, tu coś. Obcięłam to znacząco, bo obcięłam wszystkie te rzeczy, które sprawiają, że ja się do czegoś zmuszałam. Okay. A teraz wszystko, co wstawiam, to jest tylko i wyłącznie moja radosna i... naturalna decyzja. I to też powoduje, że ludzie, którzy patrzą na ciebie, którzy są tam, ostatnio się cieszyłaś z okrągłej liczby obserwujących i to było fajne. Wiele ludzi mogło powiedzieć, po co to, ale to było super. To był super ukłon tych ludzi, którzy ciebie oglądają, bo ty na co dzień wpuszczasz ich do swojego życia. Ja mam czasem wrażenie, że idziemy trochę z tobą przez to życie, kiedy zaraz będziesz mamą, że jak jesteś w studiu, to widzimy te początki. To wszystko zwiastujesz, to o tym mówisz. Ostatnio nagrywałaś też, jak już były preordery, bo ludzie pytali, kiedy zapowiedziałaś płytę, ale kiedy preorder? Tak. I jakby powiedziałaś do nich, słuchajcie, wstrzymajcie się, spokojnie, będzie płyta i chwilę później już ogłosiłaś. Dałaś im to, czego, na co oni czekali. Że trochę twoje social media, i mam czasem wrażenie, że wiele ludzi krytykuje za taką otwartość, za taką odwagę. Tak. Że wiele ludzi ma do tego problem. Nie chcę wnioskować dlaczego, bo tu możemy po prostu wejść na długą dyskusję. Tak. Ale mimo wszystko ludzie, którzy słuchają twojej muzyki, którzy podążają za tobą, którzy klikają serduszko na twoją rolkę, na twoje zdjęcie, chcą tego. I gdyby nie chcieli, to by tego nie robili. Więc ja myślę, że rób tak, żebyś to ty byłaś zadowolona. A ci ludzie, którzy będą chcieli to oglądać, to będą to oglądali. Nie musisz nikomu nic udowadniać po prostu. Tak myślę, co odpowiedzieć. Powiem tak. Jednym zdaniem, cieszę się, że sprawia mi to przyjemność i nie robię nic już pod kogoś. I to jest uwalniające uczucie. To jest uczucie, które sprawia, że mogę wstawić coś przez 5 dni z rzędu i pochwalić się, że idzie preorder i być bardzo otwarta. A mam prawo też przez 10 dni się nie odzywać, bo nie chcę. Dokładnie. I stosuję się, nie stosuję, tylko korzystam z tego, że mam taką możliwość. I wszystko, podkreślam, co robię, jest
ja jestem bardzo otwartą osobą, wiesz, tak naturalnie. I ja próbowałam tyle razy w życiu już się bardziej tak trochę schować, zmienić. Ile ja razy próbowałam być bardziej niedostępna, także dla, wiesz, dla życiowo tam w wielu przypadkach i dla przyjaciół, ludzi w ogóle. Ja po prostu nie umiem. I jeżeli ja tego nie umiem i to nie jest dla mnie naturalne, to przychodzi taki czas, może z wiekiem właśnie, tak mi się wydaje, że dojrzewasz i sobie myślisz, taka jestem. Tak, ale ostatnio właśnie często poruszam tę kwestię właśnie social mediów, bo uważam, że to jest narzędzie, z którego warto korzystać. No bez tego nie ma większości moich odbiorców. Oczywiście jest Spotify, Tidal, Apple Music i ludzie tam poznają cię, ale po twojej muzyce. Ale w tych czasach ludzie, ja nawet, bo mi łatwiej o sobie mówić, że ja jako słuchacz, nie twórca, lubię znać trochę artystę. Naprawdę lubię. Lubię widzieć, może nie wszystko, wiesz, co tam je na śniadanie i w ogóle. Nie przeszkadza mi to jak coś, ale nie muszę tego wiedzieć. Ale lubię wiedzieć, jaki ten człowiek jest na co dzień. Lubię patrzeć na jego uśmiech, czy jak przeżywa jakieś rozterki, bo to też zbliża mnie do zrozumienia jego muzyki. Mówię tu o grupie tych takich twórców, artystów, aktorów. Lubię to. Niekoniecznie, ja nie lubię po prostu sztuczności. I jakkolwiek, jakikolwiek by kto nie był, może być zamknięty, otwarty, schowany, nieistniejący na Instagramie i gdzieś tam. Po prostu ważne, żeby był sobą. Dokładnie. I z sobą oznacza chcę pokazywać, nie chcę pokazywać. A jak chcę pokazywać, to pokazuj. To pokazuj. Nie chcesz pokazywać, nie pokazuj. Tak. Jakby... Nie krytykuj. Tak, tak, tak. I taka jest moja droga. To też jest element bardzo naturalnej mojej drogi, że właśnie, że ja jestem obecna w tych mediach. Na szczęście, właśnie tak jak mówię, robię to z radością i z uśmiechem, a jak mam zły dzień, nieraz też płakałam, pokazując na Instagramie, że mam cięższy moment, albo że mam depresję, dzieląc się tym, bo może ktoś, bo już multum dostałam kiedyś wiadomości na temat tego, że pomogłam wielu osobom, otwierając się, że ciężka praca i że przepracowanie, pracoholizm i tak dalej może prowadzić do depresji, czy jakieś traumy, jakieś inne, bardziej prywatne. To przynosi też dużo korzyści, bo pomagam komuś realnie. Tak. Więc to przynosi mi jakiś budulec, który mówi, robisz to w jakimś słusznym celu. Teraz też odpaliłam zbiórkę, akurat choruje mój przyjaciel i tak dalej. I to też robię w słusznym celu, w takim, że to czuję i że chcę mu pomóc. I naprawdę zbieraliśmy po prostu dużo pieniędzy. I ten chłopak po prostu dzięki temu ma realnie na leczenie. I zobacz, ile dobrego też przynoszą mass media, o czym się często zapomina, tylko mówimy, o Boże, ta jest taka sraka. Znowu nagrywa, nie? Więc jakby, a można robić piękne rzeczy. Nie spłycajmy tego, dokładnie. To jest narzędzie i te zasięgi, które możesz sobie zrobić w jakikolwiek tam chcesz sposób, można wykorzystywać do dobrych rzeczy. I to jest mój cel. To tak jakby ludzie krytykowali tych, którzy kiedyś pisali pamiętniki. To mamy inne czasy, no właśnie, mamy inne narzędzia. To jest przystosowujemy się do innych czasów. To jest elektroniczny pamiętnik. Nie każdy chce w ogóle ten pamiętnik komuś pokazywać, co jest też super. Tak. Ja po prostu jakąś część pokazuję. Muszę pochwalić właśnie twoją najnowszą płytę Tacy Poniósł z miłości za tą warstwę muzyczną. Bardzo dziękuję. Jest tam znacznie więcej gitar i to ten dźwięk gitar po prostu jest dla mnie taki soczysty, taki dodający właśnie tej sensualności, tego takiego wdzięku twojej muzyce. Świetnie się sprawdza też to z twoim śpiewaniem, bo na albumie słychać więcej też twoich pięknych dołów, które uwielbiam. Bardzo które dziękuję. Są takie hipnotyzujące. Ale właśnie warstwa muzyczna, bo ma współpraca Jurek i Robert, tak? Tak. Robert. Tak. No właśnie, coś się pozmieniało trochę. Pozmieniało się, tak, tak. Doprosiłam do mojej płyty Roberta Krawczyka, czyli pseudonim Dryskull. Dryskull, tak. Po to, znaczy nie po to, tylko po prostu doprosiłam go, ale no faktycznie cel był taki, żeby współpracować z jakąś inną osobą, z producentem, który też jakby da mi jakiś inny bodziec. Bardzo chciałam, żeby ta płyta była inna niż poprzednia. I jakby, znaczy bez jakby, no to wyszło bardzo naturalnie. Myślę, że słychać tu też bardzo Roberta, słychać też Jurka w tych ich produkcjach, bo każdy z nich ma niesamowity swój sznyt, który ja wielbię. I bardzo dobrze mi się pracowało, choć pracują zupełnie inaczej, no bo tak jak mówię, każdy jest inny. To praca i z Jurkiem, i z Robertem moim zdaniem spowodowała, że ta płyta jest po prostu różnorodna. I ja się też trochę obawiałam na początku, że może to będzie za duży dysonans pomiędzy, wiesz, w ogóle produkcjami, a to wszystko okazuje się, mam nadzieję przynajmniej, bo to, że ja to słyszę, to nie znaczy, że inni to usłyszą, ale okazuje się dla mnie, że ma to wiele elementów spajających. I hope so.
I pięknie się do, jakby, ty z Jurkiem bardzo długo współpracujesz już i jakby teraz dodając Roberta, to wszystko tak się pięknie uzupełniło i ty masz swoją tam przestrzeń, żeby brylować i faktycznie to słychać, że oni po prostu są twoimi pięknymi duszami, które ci towarzyszą w tej twórczości. No bez nich na pewno tak. Ta płyta by w ogóle nie istniała i tam też jest kilku nowych muzyków doproszonych, na przykład Kacper Winiarek zagrał na gitarach do Niebieskiego Bluesa, który na co dzień towarzyszy mi na scenie w ogóle jako, wiesz, frontman, gitarzysta mojego zespołu od samego początku i znamy się najdłużej ze wszystkich muzyków, jakich znam. Więc cieszę się, że też on tu figuruje. Olek Orłowski, perkusja, on pracował ze mną przy Epce i z Jurkiem od samego początku studyjnie pracuje. Też tutaj występuje w Niebieskim Bluesie. No więc jest wiele, ja bym mogła tak, wiesz, wymieniać oczywiście, ale jest wiele postaci, bez których, bez teamworku na płycie, płyta nie istnieje. I cieszę się, że Jurek i Robert razem ze mną szli w tej przygodzie i że ja mogłam im dawać moje pomysły, a oni swoimi magicznymi rękami, pomysłami i mózgiem, który naprawdę jest niesamowity u jednego i u drugiego, że po prostu pomogli mi to realizować. Paula, jeszcze jedno ważne pytanie, bo teraz jest płyta, druga twoja płyta. Wydaje się, że to najlepszy czas na promocję nadchodzące miesiące, ale za chwilę staniesz się mamą. No i właśnie, tak wyprzedzając pytania wszystkich ludzi, czy ty nie znikniesz? Na pewno zniknę na całe lato i na pewno znikam ze wszystkich festiwali letnich. Świadoma jest to decyzja, no ponieważ pragnę być mamą i pragnę przez moment być tylko mamą, żeby w ogóle zaznajomić się z tematem. I myślę, że to zniknięcie nie jest praktycznie żadnym zniknięciem, że to jest tylko powiedzmy sezon czy pół sezonu, więc to nie jest długa przerwa, to jest taka przerwa, która daje mi wytchnienie, daje mi chwilę odpoczynku, chociaż podobno to duże słowo, ale daje mi spełnienie też w roli, w której pragnę być i zostawiam was, słuchaczy, ciebie i państwa na pół roku słuchania albumu To co płonie z miłości. I zasadne będzie teraz powiedzieć to, że jak kochają, to poczekają. I wiem, że kochają i wiem, że poczekają. Myślę, że to jest ta piękna cecha, o której przez cały wywiad rozmawialiśmy, o tej twojej wrażliwości, o tej miłości i o tej, że tak powiem, miłości do muzyki, ale do takiej szeroko pojętej właśnie miłości do ludzi, do samej siebie. To chcę powiedzieć, że ten, którego tam jeszcze dzisiaj nosisz, nie wie jeszcze, jaką super będzie miał mamę. Oj, to mnie tak wzrusza, daj spokój. I że będzie pewnie z tobą muzykował za jakiś czas, będzie słuchał twojego śpiewania w domu, będzie jadł pyszne rzeczy. I fajnie, że ten czas, piękny czas przed tobą, życzę ci tego, żebyś dobrze sobie poradziła jako mama, ale no wiem, że też tak będzie, bo powiedziałaś o tym, że jesteś gotowa, przygotowywałaś się. Życzę ci tego, żeby było ci po prostu dobrze. Bardzo dziękuję. No nie wiem, co powiedzieć, bo jest to wzruszające. Cieszę się, że jestem w tym programie dzisiaj tutaj z tobą i cieszę się, że etap został podsumowany pewien kolejny i cieszę się bardzo, że jakby, że ja robię to, co kocham i jestem naprawdę szczęśliwa i będę mogła przez chwilę właśnie sprawdzić się w nowej roli i zapłonąć chyba jeszcze mocniej z miłości. Podobno nawet nie wiem, jak mogę płonąć, więc mówię o tym specjalnym dniu, na który czekam. Ale cieszę się również, że państwo, którzy wiadomo nie uczestniczą też w życiu prywatnym moim i tak dalej, to jest naturalne, zostają z tak wrażliwą, mam nadzieję, i czerwoną płytą. Tak. Więc życzę miłego słuchania. Tak, i pomyśl sobie, że po swoim koncercie jesienią wrócisz do domu, a tam będzie na ciebie czekał już twój mąż i twój syn. Ja to sobie wizualizuję już, słuchaj, od wielu miesięcy i mam nadzieję, że bo tworzymy tą płytę i cały czas on odsłuchiwał ze mną te płyty w brzuchu i tak dalej. Jestem pewna, że to mogą być jego kołysanki, bo zna ten materiał na pamięć, więc być może to będzie go uspokajać, te piosenki będą go uspokajać, ale tego nie wiemy. W każdym razie, tak patrzę na twój napis, miłość jest wszystkim na tej bluzie, jest bardzo dzisiaj o miłości, no ale taka jest ta płyta i tak ja czuję. Czuję, że miłość jest wszystkim. I z tą właśnie myślą, że miłość jest wszystkim, zostawiam was, słuchajcie płyty Ta, co płonie z miłości i kochajcie się, szukajcie miłości, bo miłość jest piękna. Dzięki, Paula. Dzięki ci bardzo.